Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Far Cry 4, w Kiracie. Ej, już mnie ktoś widział na samym początku? Oj, dobra, ładnie, chybiony strzał. No początek kiepski, tam nie było wielobójstwa niestety. Ani nawet teraz. Ha, nie no dobra, co taki do pionu postawiony? No przecież nie trzeba na baczność stawiać. Samochodów. To tylko Ajay Gale. Czy Gale? Kurczę, serio. Denerwuje mnie to, że tutaj są różne wymowy tego samego imienia i nazwiska. Jeden jeszcze plakacik do kolejnej nagrody. Cokolwiek by to miało być. No ale co, no jedziemy dalej. Misja do złotego szlaku. Tylko kurczę, daleko to w ogóle. No, jak już widzicie, oczywiście. Piechol nie pamięta, gdzie się wchodziło w mapy. I tak dalej. Kurczę, niby niedaleko. No dobra. Trudno, trzeba będzie dojść tam z papora. W ogóle, czy mam wszystko, czego potrzebuję do szczęścia? Mam łuk, pełno strzał. Mam SMG, pełno naboi. Snajperka też załadowana do pełna. I granatnik, no całkiem spoko, powiedzmy. Okej. Okay. Może z łukiem najpierw. Rozpocznijmy ten rekonesans. Ten spacerek mój. O, kurczę, ej, liczę na to, że tutaj nie będzie drogi już. Że właśnie wspinam się na jakiś szczyt, z którego będę mógł sobie spokojnie zeskoczyć i włączyć wiewiórkę. No ale nie. Dobra, trudno. Wow. Kurde, nie? Myślałem, że to ludzie wkopani do połowy w ziemię. I bardzo do tego szczupli. Nie. Ej, wow. Golden Puff? Czyżby? I nie chodziło mi tutaj o pawia. No, oznacz ich jakoś. No to mogą być cywile. Kurde, dobra. No ale stąd wyglądają na czerwonych. Dobra, zobaczymy, czy się po... Oj, nie. Z nosorożcami to my się nie bawimy. Dwa strzały. Oj, kurde, trzy strzały aż. No, trzy strzały i do piachu. Teraz ty w to tłuste dupsko. Nie, że miał coś do nosorożców, bo nic do nich nie mam. Ale lepiej, żeby nie były żywe, kiedy ja tutaj przechodzę. Nieopodal. Nie, cios takim, kurczę, rogiem może zaboleć. Ale dobra, przy okazji. Z racji tego, że dalej jestem biedny, bo nie grałem między odcinkami, co pewnie już zauważyliście. Trzeba sobie pozbierać skórki. Ale właśnie, skóra nie jest warta zboczenia z kursu. Kurczę, nie jest aż tak daleko. Aż tak daleko nie uciekł, żebym teraz miał go nie gonić. Choć w sumie nie, on nawet nie ucieka już, to nie ma co go gonić, tylko trzeba dobiec do truchła. Wbić sztylet, wyciągnąć mięcho, no. I cieszyć się posiadaniem skóry nosorożca. Nie, ale dobra, będę miał okazję, żeby włączyć wiewiórkę w ogóle. Bo to dalej należy do moich ulubionych czynności w Far Cry'u. W dalszym ciągu. Chyba nie. Ej, albo chyba, że się tutaj powspinam troszeczkę. Dobra, na szczęście pamiętam jeszcze, jak się wspina. Jest dobrze. Jeżeli teraz ta konkretna misja ze złotego szlaku będzie polegała właśnie na wspinaczce. Co my tam mamy? Dzika? Nie, dzika już nie ma. Ale to jest taki jak gdyby mniejszy nosorożec, więc dobrze, że go nie ma już. No dobra, mniejszy i nie ma rogu na nosie, tylko ma kły? Nie no. Nie no, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Ale nie wiem, kurczę, czy to faktycznie są kły, jako zęby, takie zakręcone różki. Nieopodal paszczy, jamy gębowej, dzika. Ach, cholera wie, aż tak dobrze się nie znam. W ogóle się nie znam, to jest właśnie ten problem. Ej, dobra, tutaj, o, super. Ej, no co, o, co tam wcześniej? No, spokojnie, nawet na spadochronie chyba dolecę, oj. Widzę, ktoś właśnie zapalił światło, chyba widzieli, że lecę. Nie, dobra, wejdę na górę tam jakoś. No tam było wejście, kurde. I szukaj teraz schodów. Moment, czy to nie jest przypadkiem to miejsce, które ja paliłem miotaczem płomieni? Czy tutaj nie była właśnie delikatna fabryka opium? Plantacja? No, no dobra, przejęliśmy ten budynek. Najwidoczniej. Dobra, czego ode mnie chcecie znowu? A ty płaczesz pewnie, że dragów nie ma? Czy nie? Do you think this is easy? Being the first woman in the Golden Path, the one pushing for change while everybody else talks behind your back about how you're destroying their heritage. I am every bit the fighter, the Kirati that they are, but they just see a woman.
to pokaż, że masz jaja. Bo jeżeli faktycznie masz, to nie jesteś kobietą i problem, wiesz, rozwiązany. Ale jak metaforycznie chcesz pokazać, że masz jaja, to będzie dobrze, nie? Podbuduje się twoja pozycja. Co mam ci współczuć teraz, tak? No okej, współczuję i co dalej? Remember that tea plantation? The poppies, they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it, he's so sure of himself. And you want to capture it? Exactly. That's everything we need to plan for the future while he's stuck in the past. I say yes, he says no. But I'm hoping you will be the one to do the right thing. A w ogóle mam do podjęcia jakąś decyzję? Czy decyzja ja została podjęta już? Wynajmuje to teraz się właśnie misja. O nie, Cio, wybierz misję Amity albo Sabala. Czyli jednak znowu wybór. No albo się trzymamy Sabala, który już przewodzi w Złotym Szlaku, albo Amita. No kurczę, pozostawili makówki. No makówki to jeszcze nic złego, tylko że ja wiem, co ona chce z nimi zrobić. Dobra, wysłuchajmy Sabala jeszcze. No ale kurczę, tak... Rzucać raz swoje poparcie na jedną stronę, a raz na drugą, tak też nie fajnie. No dobra, jak wygląda twoje zdanie na temat makówek? Aha, czyli w nim za grosz współczucia nie ma. Take out Noor's men and bring... Jak, Noor? Nie, moment, jak? Tam pilnują żołnierze Noor, ale ja z Noor mam dobry układ, nie mogę jej żołnierzy zabijać przecież, no. Równowaga sił. Sabal chce, abyś zniszczył cegielnię Rohan. Rohan? Jak we Władcy Pierścieni? O kurde. I nie dopuścił do dalszego przetwarzania opium. Anuluj. Nie, troszeczkę jego gadka mi się nie spodobała. Serio. Ale dobra, jeszcze raz z tobą pogadajmy, może? Aha, nie mogę gadać swoimi plecami, muszę podejść od frontu. To lepiej, tą stronę masz lepszą. I was hoping you'd say that. I need you to take Noor's brick factory without destroying it. We'll put it to good use later. Ajay, be careful, huh? Aha, czyli dobra. Ona nie ma nic przeciwko zabijaniu strażników, ale już opium, kurczę, czy te makówki mam zostawić? No dobra. A Kit, sprawdźmy dla odmiany, jak wygląda misja od Amity, no. Temia zaawansowana. Dzień dobry. No dobra. Spotkaj się z rebeliantami w wyznaczonym miejscu, które jest oddalone mniej niż kilometr stąd. I nawet mamy lotnię. No ja mam latającą wiewiórkę i tego się będziemy trzymać raczej. Tylko tutaj muszę dobrze wyskoczyć. No. No i pięknie. I raz, dwa tam będziemy na miejscu. Kurczę, mogłem uzupełnić zapasy. Bo troszeczkę sobie postrzelałem. Nie, raczej nie dolecimy. Ale będziemy mieli za to przystanek na wyspie, na szczęście, a nie na środku jeziora. No, choć w sumie kto wie, gdzie teraz wyląduje. A może mi się uda na tą drugą część dostać? No, nie, raczej nie. Trzeba otworzyć spadochron. Chyba, że znowu wiewiórka. I znowu spadochron. I znowu wiewiórka. O, już nie mogłem. Kurczę, a jednak do wody wpadłem. Ej, dobra, jest kredyciarz. Cześć. Czy masz tam może miny przeciwpiechotne? Bardzo ich potrzebuję. Ej, MP5 odblokowano. I FAMASa, ej. Przynajmniej wyglądał jak FAMAS. Okej. Dobra. Autokusza. Dobra. Czekałem na pojawienie się tej broni właśnie. Niczym Daryl Dixon. Kurczę, jednak nie. Ej, właśnie, moment. To jest broń boczna. Kurczę, ja myślałem, że to łuk zamieni może. No ale okej, mam jakieś wyjątkowe nowe bronie. Może... Kurde... Nie. Niestety nie. Kurczę, niedobrze. A poza tym i tak jestem biedny. Uzupełnię amunicję. Dobra. Do wyrzutni granatów chociaż parę. Ej, ale serio? Jakoś super bardzo to... Sorry. To nie skróciliśmy tego dystansu, niestety. No pół kilometra. Kurczę. Mniej niż pół kilometra, no ale... Myślałem, że latając wiewióreczką troszeczkę więcej, kurczę, metrów uda się przelecieć.
Dobra, postrzelamy w dzwonki, czemu nie? Wow, masakryczna dziura została, ale dźwięk nie wydobył się żaden. Dziwne, zaiste. Kurczę, nie, rybaków zostawiamy w spokoju, ale może mi się uda kawałek polecieć. Kawałeczek dosłownie, otwieraj spod ochron. Jeszcze, troszeczkę, delikatnie. Żeby mnie żaden rekin nie zaatakował, czy inne tutaj podwodne stworzenie, czyhające tylko na moje kostki. Nie no, bo rzadko atakują frontalnie, zazwyczaj właśnie od tyłu, a z tyłu najbardziej mamy kostki. W sumie jeszcze bardziej paluszki, no ale kurczę, nawet nie chcę myśleć. Jakby to było się poczuć nagle z gryzionymi palcami przez jakąś podwodną rybkę. A widziałeś lądową rybę kiedyś, Piechol? Powiedz, tak szczerze. Takie proste pytanie, z prostą odpowiedzią. Mogłoby się wydawać. Nie, dobra, ale zanim poznamy odpowiedź na to pytanie... Jakieś wielobójstwo. No. Nie, nigdy nie widziałem lądowej ryby. Niepodwodnej. Ej, dobra, chciałem wam pomóc, ale... No, pomoc granatnikiem nie zawsze wszystkim wychodzi na dobre. Tak właściwie nie wyszło nikomu na dobre tutaj. No nie można uratować wszystkich, no. Trzeba się liczyć z pewnymi ofiarami, niestety. Dobra. To już jest gdzieś tutaj. Już widzę chyba nawet dym unoszący się z fabryki herbaty, albo nawet nie. Bo to już jest tam. Kurczę, myślałem, że to wygląda inaczej. Obczajmy sytuację snajperką na dobry początek. Dobra, mamy plakat, będzie nagroda. Kurczę, no cóż, no muszę niestety uciekać z tego fajnego miejsca. Na rzecz jakiegoś gorszego, ale dobra, będziemy się skradać, więc gdzieś tutaj sobie wyląduję już. O, dobra, także mnie nie zauważyli jeszcze. Łuk w dłoń. W ukucki i patrzymy, co tu się dzieje. Okej. Była mowa o wielu strażnikach. Tutaj nie widzę póki co nikogo. Tak sobie chodzę po prostu. Kurczę, nawet wewnątrz. O, sorry. Ale moment. Przecież ty jesteś z nami. Dzień dobry. A, sorry, najpierw rebelianci. Tak, okej. Dobra, wybaczcie. Ten błąd. Zaraz pogadam z dowódcą, tylko tutaj najpierw zerwę plakat. No to już jest typowo plakat NUR. Dobra, wszystkie do osiągnięcia nagrody. Co było moją nagrodą? Kolejne punkty, których mam w nadmiarze już? Czyżby tak? Ej, ty nie jesteś dowódcą, to w ogóle po co ja się, kurczę, staram z tobą pogadać, powiedz mi? Po jaką cholerę? Dobra, na szczęście nie jest daleko, ale nie wiem, czy w ogóle dobrze zrobiłem, że wsiadłem na tego kłada. No tu nie podjedziemy w ten sposób. Chyba, że trochę bardziej z tej strony. O i teraz, ciśnij. No, ile kucyków pod maską. No, ile kucyków tylko. No, pełen papeć. Ej, dobra, już właściwie jesteśmy tu. Dobra, można zejść. O, shit, kurde. Nie, czyli dobrze podejrzewałem, o tą właśnie architektoniczną budowlę mi chodziło. Dobra, co miałem zniszczyć? Otwórz zamek w drzwiach do laboratorium. Myślałem, że wieżę mam może zniszczyć. Jak, kurczę, Amita to jeszcze ze mnie hitmana robi? No, kurczę, żałuję. Teraz zaczynam żałować, że wybrałem tą właśnie misję. Dobra, ale nie, obczajamy. Złoty szlak, tak wyglądają właśnie. Kurczę, jakbym zrobił to aparatem, już by byli oznaczeni. No, trzeba naprawić ten błąd, choć nie, w sumie... O, jednak go udało się złapać. Ale okej, ej, mamy tu słonika, jakby co. No tam jeszcze kolejny żołnierz, można by było zacząć ich zabijać. Nie, w ogóle nie wiem czemu, kurczę, nagle teraz... przykładam wagę do ludzkiego życia, jak wcześniej, kurczę, miałem się skradać i wszystkich omijać. To twardo prułem ze snajpy, ile wlezie, ale nie, wiecie co, tym razem po prostu będę miał to gdzieś. Zabawimy się jeszcze raz w Johna Rambo, tylko niech podjedzie z tamtej strony może. Ale póki nie John Rambo, to zwykła strzała, no kurde, zwykła, najzwyklejsza. Bo tam jest koleś, który ma wystawioną główkę. Oj, ale to było słabe. Tu jest jeszcze kolejny. Cholera, nie oznaczy go, nie? Czyli być może cywil. Ale okej, tamci wracają. Więc trzeba przygotować inny rodzaj strzał. Naciągnięta cięciwa. No, czekamy na odpowiedni moment, żeby ją wypuścić. O, może być teraz. Dobra, ale wydawało mi się, że było ich trzech.
Kurczę. No ale dobra, poprawmy. Niech wiedzą, że ze mną, kurczę, naprawdę nie warto teraz stawać w szranki. Oj, albo warto, bo już mnie zauważyli. Snajpo może. Kurde. Odwróć się, tam za tobą coś strzeliło. A zresztą nieważne. Tak już nic nie zobaczysz. Ach, kurczę, myślałem, że hedzik. Będziesz schodził? Shit. Pies. A, wczoraj się rzuciłem, oby to nie był granat. Oj, dobra, no już pora na SMG. Na szczęście pies nie zaalarmuje tak dokładnie, konkretnie innych żołnierzy, ale o właśnie, ale ten już tutaj jest. Gdzieś. Kurde, niby blisko. Zaraz się pewnie pojawi ikonka eliminacji. Jakby się nie zdziwił. No chodź, chcecie wyeliminować. No żeż ty, kurde. No ale dobra, jakoś się udało, choć nie o to mi chodziło. Dobra, może tak, klasycznie, snajperką. Ach, kurczę, chybiony. Przestań się ruszać. Kiedy się ruszasz, ciężko się trafić, no to w miejscu najlepiej. Nie widział mnie, prawda? No, na szczęście nie. Dobra. Wow, co to było? Skoro nikt mnie tutaj nie widzi, to jakim cudem we mnie strzelają? Generatory wyłączyć. To była, kurczę, recepta na sukces tutaj, tak? Czyli jednak miałem się skradać. Dobra, moment, ale czy wyłącz to jest równocześnie... Aha, no właśnie, to nie jest to samo, co zniszcz. Jednak te generatory były potrzebne. Bo tam ktoś jeszcze mnie widzi. A, ty. Dobra, już nikogo nie zobaczysz. Tutaj ktoś w krzakach się chował. Nasz. Na szczęście nasz. No ten biegał w ścianę, no kurde, sorry, ale no trzeba było skrócić jego cierpienia. Ej, tam był jeszcze kierowca. Dobra, już sobie tak nie pojadą. Chyba między nogami musiała mu ta kula przelecieć, że nie dostał. Oj. Ktoś był bliżej. Oj. I przemieszcza się. Dosyć szybko. Dobra, przeładuj, póki jest na to czas. I co, i faktycznie będę musiał wyłączać te generatory, tak? A nie do nich strzelać. Dobra. Wysadziłeś żołnierzy? Mam nadzieję, że nie. Kurde, jakiś tam przeżył. Widzieliście go? Twardy zawodnik. Ale nikt nie jest twardszy od strzał wybuchających a la John Rambo. Kolejny. Nie wiem, czyli co? Co oznacza już, że wyszli? O kurde, ładny odrzut. No ale nie chciałbym dostać strzału w klatę z takiej snajpy. Kurde. Dobra, to jeszcze może jeden. Oj, w głowę z takiej odległości. Nieźle, ale tam chyba jakiś samochód mi zauważył. Niestety. Ale niekoniecznie samochód, ale... No. Gdzie się tam, kurde, wdrapujesz? Dobra, kolejny punkt umiejętności, tylko po co, skoro i tak jeszcze, chyba nie mogę nic ulepszyć, ale, no już trochę misji fabularnych rozegrałem. Nie, kurczę, pewnie, wszystko dalej zamknięte. Dla mnie. Cholera, pieprzone kłódki. No, Adrzej lepszy nie będzie w tym momencie, niestety. A szkoda, mógłby być. No dobra, skoro oni wszyscy poszli z tamtej strony, to ja mogę iść chyba tutaj. Na pełnym bucie, ale ze zwykłymi strzałami. Już mam zwykłe, mam nadzieję. Nie, jednak tam widzę. O kurde, trzech i jeden ciężko zbrojny. Może jednak delikatny Robin Hood. Choć nie, no w sumie nie wiem nawet, gdzie oni idą. A generator opuścili. No dobra. No spróbujmy się zakraść. Wiem pewnie, że to się źle skończy, ale... No równie dobrze, jak może się skończyć dobrze, no. Bez ryzyka nie ma zabawy. Ale kurde, chyba już wracają właśnie, więc może jakiś kamień. Albo nawet kilka. Cholera. No oj, to był źle rzucony kamień akurat. No byś mógł tam dalej. Albo wiesz co. A postrzał w plecy. Ej kurde, czemu on nie jest zaznaczony? Dobra, na razie się nic nie dzieje, wyłączmy go. Słyszeli to. Cholera, no nie dziwię się w sumie.
też bym to pewnie usłyszał, jakby nagle generator przestał działać. Nic tego, nic owego. No ale okej, póki co całkiem nieźle mi wychodzi skradanie. Ha, dobra, nawołujesz gościa w tamte rewiry. A w tamtych rewirach niestety śmierć na was czeka. Śmierć i nic więcej. Może eliminacja się uda? Tak jest, dobra, i chodź tutaj, chodź, widzieli mnie? Kurde, nie wiem. No muszę podejrzewać, że tak, niestety. No ale mogę wybadać sytuację snajpą zawsze. Ej, on nie był martwy? Co, czy nie dostał? Kurde, jak to? No dobra, mogę już chyba delikatnie przyszarżować. Tak, oni wszyscy mnie już widzą i tak. Dobra, SMG w dłoń. Frontalny atak. Ciężko strzeżona forteca, podobno. Jeszcze ktoś? Nie, chyba nie. Chyba w ogóle jechał tam kościu z mołotowem, ale akurat postrzelałem chyba w jego arsenał. Czyli butelki wypełnione łatwopalną substancją. No, więc nie dziwota, że się spali od wewnątrz. Okej, wyłączony drugi. I co, wejdź do laboratorium i trzeba zabić chemika. Dobra, może za chwileczkę się tym zajmiemy. Najpierw troszeczkę trzeba... O kurde, no nie tak. No, tak już lepiej. Kurde, zdecydowanie lepiej. A, włączony alarm. A można go wyłączyć tak po prostu? Nie. A można go po prostu zniszczyć? Można, ale kurczę, serio, mogłem alarmu wypatrywać troszeczkę wcześniej. O, kurde! Czy oni stamtąd wyszli eksplozją? O, ho, 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 ho! Nie ma takiego potrącania AJ'a. AJ sieje przypał. Wybuchowy przypał. A nie, myślałem, że oni wysadzili jakieś drzwi. Ej, faktycznie to zrobili. Dobra, SMG. Reload. Dobra, i po cichutku, powolutku. Nie, dobra, gdzie jest ten koleś? Niby jest koło mnie. Pewnie zaraz będzie wchodził, albo już ominął po prostu przejście. Tak jest, tak zrobił. Dobra. Czyżby czysto? Chyba tak. Oj. Co za kaszelek? Co się stało? Trujący gaz, fucky shit. No, ej, ja bym się wycofał. Ale okej, no skoro AJ lubi wdychać takie rzeczy, no to ja mu nie zabronię. Tylko kurczę, gdzie tu trzeba iść? Może z powrotem? Co my tu mamy? Amunicję. Tutaj mamy jeszcze apteczunię dodatkowo. Tutaj mamy chyba jakieś granaty. Dobra, ej, tutaj może... Ojej, gdzieś kurczę jestem, ale nie, raczej nie tu, gdzie powinienem być. A, po prostu tutaj, okej. Okay. Mogłem lepiej wybadać tą lokację, zanim zacząłem wchodzić po ścianach. Kolejny high. High as a kite. Jestem teraz wysoko jak latawiec, tłumacząc dosłownie. Ej, dobra, wiem, że granatnik w magazynie chemikaliów to kiepski pomysł, ale... A może to jest najlepszy pomysł pod słońcem właśnie. No przynajmniej jak już znajdę chemika, to kurczę, raczej tego nie przeżyję. O kurde. Lepiej, dobra. Okej, okay, muzyka taka, no... Odpowiednia do sytuacji. To była bardzo kiepska eliminacja, AJ. Naprawdę. Mogę się może uleczyć. Paska zdrowia co prawda nie widzę, ale... Nie, wiecie co, chyba jednak SMG będzie tutaj lepszym wyborem. Okej, okay, granatę jakby co mam. Chemik. Gdzie znajdę pana chemika? Znalazłem apteczkę. I amunicję. Aha, i żołnierzy. Dobra, to może tak, może ty masz granat, a ty masz SMG. Moment, zabiłem kogoś? Taaa, wszystkich. Okej. Okay. No amunicji mało, chociaż podniosłem przed chwilą, dziwne. O, dzień dobry, czyżbym ciebie miał właśnie zabić? Masz do powiedzenia coś więcej, bo no nie kupiłeś mnie. Kurczę, nie, ale strzelać w tył głowy to tak kurczę troszeczkę rosyjsko za bardzo. Może... No... Kurczę, nie, no.
są lepsze rzeczy. O kurde, jaki psychol ze mnie. Dobra. No były na pewno lepsze sposoby na zabójstwo tego gościa, no ale ten zadziałał. Mam nadzieję, że nie puszczę laboratorium z dymem, bo to tutaj właśnie o to wybitnie nie chodziło. Co? Akimechts, dzibaz. Dobra, skoro nie tak, no to może trzeba personalnie. Nożykiem, w sensie. Może nie. A! Jeszcze kolejny. I jeszcze kolejny. Dobry gaz. Ej, koleś, za recepturę na ten gaz mogę dać ci spokój i nie zabijać twoich klonów. No wow, Andrzej, kurczę, no... Domyślny jesteś bardzo, naprawdę, jestem zaskoczony. No może ogień jednak lepiej zadziała. No może jednak ogień lepiej zadziała. Nie no, kurde. Ale ze mnie, pirotechnik. Co? It's time to destroy the facility. It's time to light Butra's ascension to the gods with a giant blaze. You're not making any sense. Nie. To jest pewnie też spowodowane gazem, więc Andrzej, nie wiesz w to, co ona mówi. No właśnie, no spójrz, jak wygląda... Skąd masz miotać nagle? Nie, żebym narzekał. Aha, tyle go było. Ej, moment, teraz zupełnie inna broń. Kurde, co to za losowanie? Ej, wow. Niespodziewana eliminacja. I znowu miotacz. Ej, coś mi się wydaje, że teraz właśnie atakujemy swoich. Coś na wzór sytuacji z First Light, samodzielnego dodatku do Second Sun. Oczywiście o Infamous chodzi. A nie, może to jest po prostu Fata Morgana, a nie strzelamy do swoich teraz. Dobra, ale Flamethrower zawsze coś. Jeszcze ktoś? No oczywiście, że tak, no póki mam jeszcze jakieś bronie, to na pewno się ktoś będzie pojawiał. Ej, dzień dobry, ty skąd się wziąłeś? Kiepsko z widocznością tutaj. No, ale eliminacja na szczęście nie wymaga dobrego wzroku. Czyżby to były właściwe drzwi już? Tak, na szczęście tak. Dobra, mam wszystko, tak? Co moje powinno być. Dobra. Podnieśmy apteczunię. Plecak prawie pełen. Kurczę, ciekawe czym zapełniony. Polecam pawia. Dobrze działa na otrzeźwienie umysłu. No okej, dobra. Czy jeszcze ktoś to skomentuje w jakiś sposób? Amira? Ajay? What's wrong? Is the factory secured? Is the chemist dead? To wystarczyło, żeby ona przewodziła. I think I was hallucinating. That's the fumes. No to okej, będziemy mieli okazję przynajmniej zobaczyć, jak wygląda złoty szlak pod jej dowództwem. Ale to była chyba jedna z ostatnich misji, jaką wykonamy dla niej. Ej, jakieś W. Okej, ale tutaj jeszcze przejeżdża konwój. Cholera, naprawdę niedaleko przejeżdża ten konwój. Mamy wybuchowe strzały? Cholera, nie. Ale mam granatnik. Co prawda, raczej nie uda mi się go dogonić już. Ale kto wie, jak tutaj przetnę drogę? Kto wie? No, ci powiem. No, jakby tu się udało jeszcze wiewiórkę uruchomić. Zresztą ten konwój już ma i tak przerąbane, goni go nosorożec. Dobra, ale dawaj wiewiórę. No kurde, nie dało się. No goń go dalej. No nie, sorry, albo nie, w sumie, chill. Naprawdę wyluzuj, bo zaraz zaczniesz gonić mnie. No, na szczęście poleciał w drugą stronę, ale nie, sorry, ale ten konwój niestety odjechał. Cholera, sama jak szansa na przedłużenie jeszcze tego odcinka. Ej, chyba, że Ulisa jeszcze pogadamy i szansa wróciła. A, tyle. Dobra, no to spotkanie z Bruce'em Willisem w kolejnym odcinku, kochani. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej. Tej przeżył to. Ej, no nie mówcie, że to też. Że mam snajpę potężniejszą od granatnika.
Nie, no, sprawdźmy serio. No ja go nie widzę i dobra, jest, jest, jest i żyje. Trzeci granatnik w dupę i co ty na to? Aha! Nie, serio? Czwarty? No nie. No nie, ja tu zwłok nie widzę. Widzę tylko uciekającego nosorożca. No nareszcie! Pięć strzałów. Pięć. Powiedzcie chociaż, że dobrą skórę dostanę, a nie zniszczoną. No. Kurde, oczywiście.